Jest to akcja upamiętniająca ofiary napaści na Fotele Wolności, napaści, w której zginęło według różnych źródeł od 9 do 19 nawet osób. Mamy listę 13 zabitych dostarczoną przez aktywistów tureckich. Przypomnijmy, że Turcja jest członkiem NATO, także oczekujemy, że władze Polski ujmą się za naszym sojusznikiem i odpowiedzą w jakiś sposób, chociażby polityczny, na atak skierowany przeciwko członkowi NATO. Aktu terroru, aktu piractwa. Jako obywatele wolnego świata powinniśmy zrobić wszystko, żeby ten akt terroru i akt piractwa został przykładnie ukarany. Jeżeli mamy przypadki, że piraci somalijscy napadają na statki, porywają załogę, no to nagle wszystkie potęgi wysyłają tam swoje floty wojenne. Jeżeli państwo Izrael robi coś dokładnie takiego, nagle jest cicho, a wszyscy, którzy protestują i walczą tak naprawdę o respektowanie prawa międzynarodowego, są określeni jako antysemici, z czym się zgodzić nie możemy, jako że jesteśmy antyfaszystami i antyrasistami. Są w tym momencie pacyfikowane przez komandosów izraelskich. To jest po prostu skandal.